Cześć, witajcie na kanale Kocha Zabawki. Spójrzcie, w dzisiejszym odcinku mam dla Was nowość, a jest to Barbie. Dzisiaj będziemy robić domowy makaron. Na pewno z Was bardzo każdy robi makaron, a ja dzisiaj będę gotowała razem z Barbie. Zostawcie koniecznie kciuka w górę, jeżeli Barbie lubicie i rozpoczynamy gotowanie. To spójrzcie, tak prezentuje się pudełeczko Barbie. Wow, ale fajnie. Tutaj mam, spójrzcie, krok po kroku, jak należy przygotować przepyszny makaron. Dobra, uwaga, uwaga. Otwieramy i tam, tadam! Mamy piękną Barbie, którą teraz właśnie sobie tutaj wyciągnę. Okej. Ojejka, tutaj mi się coś ta Barbie zaklinowała. Mega mi się zaklinowała. Dobrze, to spójrzcie, Barbie wyciągnięta. Dodatkowo mamy tutaj, jej kuchnię. Ale fajna kuchenka. Spójrzcie, tam, tadam. Zaraz to wszystko sobie uporządkujemy. Do tego jeszcze mamy tutaj, o, pokrywka mi została od tego, spójrzcie, naczynia. Tutaj mamy jeszcze kolejne naczynie, które za chwilkę wyciągnę. O rany. To zobaczcie, Barbie została już wyciągnięta, jest przygotowana już do swojego gotowania. I ubrała dzisiaj różową bluzeczkę z takim fajnym makaronem. Powiem Wam, że kojarzy mi się on z takimi, wiecie co, japońskimi jakimiś makaronami. Nie wiem dlaczego, może po tej miseczce. No i to są oczywiście pałeczki. Do tego ma taką super długaśną spódnicę. To w sumie jest bardziej sukienka taka, spójrzcie, fajnie wygląda. I dodatkowo jeszcze ma białe buciki. To spójrzcie na kuchnię Barbie. No oczywiście jest cała różowa. Tutaj mamy deskę do kroienia naszych warzyw. I uwaga, teraz najfajniejsze. Spójrzcie, nasz blat się wydłużył. No i tutaj będziemy układać w sumie miseczki, które właśnie były w zestawie. O, jedna miseczka koloru niebieskiego i tutaj jest druga miseczka koloru zielonego. Dodatkowo jeszcze w zestawie były dołączone takie fajne, spójrzcie, ciastoliny. Jedna koloru białego, a druga zielonego. Dobra, ale uwaga, uwaga, jak podniosę tą deseczkę, spójrzcie, tutaj mamy do odbicia fajne, właśnie takie w sumie fajne, zdrowe, że tak powiem, warzywka. Tutaj mamy seler i do tego brokuł. Kto lubi brokuły, niech koniecznie da znać w komentarzu, a ja zabieram się za przygotowanie makaronu. Okej, dobra, spójrzcie, otworzyłam już białą ciastolinę, czyli moje ciasto makaronowe, ale fajnie, dobra. Zrobimy w taki rulonik. No i spróbuję to tutaj w ogóle zmieścić. Nie wiem, czy tyle wystarczy. Zaraz się o tym przekonamy. No, w sumie idealnie. Może jeszcze troszeczkę powinnam tam dać, to jeszcze dołożę. Dobra. Okej. Okay. Zobaczcie, ciastolina jest już włożona w odpowiednie miejsce i teraz mam dylemat, nie wiem, którą miskę mam wybrać, zieloną czy niebieską, ale chyba wybiorę sobie niebieską, więc uwaga, umieszczam ją właśnie tutaj i spójrzcie, tutaj są takie fajne, malutkie dziurki, będziecie mogli zauważyć, jak ten makaron właśnie wychodzi do mojego naczynia, więc uwaga, Barbie jest już przygotowana i gotowa i... Ciach! Zdejmujemy tą taką deseczkę, troszeczkę obniżamy w dół. I zobaczcie, co się dzieje. Makaron nam powstaje. Ile tego makaronu, ale ekstra, super. No dobra, to spójrzcie, pierwszy makaron jest już zrobiony, więc pora na warzywka. Teraz tworzę, spójrzcie, fajowskie brokuły do makaronu. Tam, tam, ale fajnie, dobra, mam tutaj już ciastolinkę. Przykładam, wyjdzie mi ten brokuł, czy mi nie wyjdzie ten brokuł? Tadam, spójrzcie, jest i pierwszy brokuł. Zaraz sobie te ciastolinki, słuchajcie, oderwę, żeby to fajnie w ogóle wyglądało. Zrobię może cztery brokuły, okej. Ojejka, krzywo. Dobra, drugi brokuł jest już zrobiony, spójrzcie. Trzeci i jeszcze czwarty. Thank you.
to uwaga, ściągamy. Uaa! Dobra, jej, spuśćcie tu troszeczkę jeszcze ciasto winne zostało, ale to nic nie szkodzi. Otwieramy i zobaczcie, ile makaronu, jaki fajny, taki puszysty. No i do niego dodamy troszeczkę zielonego, czyli zielonego brokuła, którego przed chwileczką stworzyłam. Spuśćcie, o, w ten fajny sposób. I zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Miam, miam. Dobrze, to tworzymy teraz kolejny makaron. Spójrzcie, teraz mam zieloną miseczkę i uwaga, uwaga, będzie to makaron zielony, czyli taki fajny szpinakowy. Spójrzcie, jak to fajnie w ogóle wygląda. Ja uwielbiam makaron szpinakowy, jest przepyszny. Ale zanim to w ogóle miskę tutaj umieszczę, w sumie już ją umieściłam, musimy włożyć w sumie tą, spójrzcie, ciastolinkę. Jeden, za grubo mi tutaj trochę tego wyszło, muszę to jeszcze bardziej, o, zrobić tak. Wkładam do środeczka i jeszcze odrobinka ciastoliny i będzie w sam raz gotowe. Dobra, jest już zmieszczone. Teraz wkładam miseczkę i uwaga, ta pokrywka się zmieści, czy się nie zmieści? Sprawdźmy. Zmieści i naduszamy deskę i uwaga, uwaga, powstaje zielony makaron, ale to fajnie rośnie, popatrzcie. Kolejny makaron jest już gotowy i uwaga, o, spójrzcie, jaki fajny zielony, jejka, ale to fajnie w ogóle wygląda. Zobacz, ten jest biały z fajnymi brokułami, a tutaj teraz damy kalafior, no bo w końcu kalafior jest biały, spójrzcie, tak sobie tutaj fajnie umieszczę i oba makarony są już przygotowane. Uwaga, uwaga, ściągamy miseczkę. O jeden, jak tutaj to ciężko wychodzi. Okej, okay, jeden makaron i drugi makaron. A wy piszcie w komentarzu, który makaron lubicie najbardziej. Czy taki normalny, po prostu biały, czy może z odrobiną szpinaku. To w dzisiejszym odcinku, spójrzcie, razem z Barbie stworzyłyśmy fajne makarony. Barbie jest taka, zobaczcie, podekscytowana. Aż się włosy naelektryzowały, sobie jak mi. I spójrzcie jeszcze raz, zobaczcie, mamy tutaj makaron szpinakowy z takimi fajnymi kalafiorami i tutaj mamy taki zwykły, po prostu standardowy, z zielonymi brokułami. Nie dawałam, słuchajcie, jeszcze tutaj tego selera, bo seler też moglibyście dać, ale ja tak za selerem nie przepadam, więc tylko spróbowałam właśnie kalafiora i brokuła. Jeżeli zestaw Wam się podobał, zostawcie koniecznie kciuki w górę. Jeżeli lubicie jeść makarony, dajcie znać o tym w komentarzu. Ja razem z Barbie się żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa, pa!